Za chwilę rozmowa z księdzem profesorem Robertem Skrzyczakiem, ale najpierw posłuchajmy tego, co powiedział kardynał Bark, gdy zapytałem go o to, czy napięcie, które obserwujemy dzisiaj w Kościele, nie kojarzy się, nie przywołuje nam 675 artykułu katechizmu Kościoła katolickiego. To jego treść. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszą jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga, jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. O komentarz do tego artykułu poprosiłem kardynała Leo Barka. Myślę, że wszystkim warto polecić bardzo uważne przeczytanie tego artykułu. Został wprowadzony do katechizmu Kościoła katolickiego z konkretnego powodu. A mianowicie, że powinniśmy być wyczuleni na znaki apostazji, odstępstwa od wiary, które będą poprzedzać nadejście naszego Pana. Nie ma wątpliwości, że widzimy obecnie te znaki apostazji. Na świecie w ogóle, a nawet w krajach chrześcijańskich, mamy do czynienia z otwartą rebelią przeciwko prawu, które Bóg zapisał w ludzkich sercach i w samej naturze. A także przenikanie tych błędnych poglądów do Kościoła tak, że wydaje się, że sam Kościół nie wie, jak odpowiedzieć na tę sytuację. Namawiałbym zatem wszystkich do uważnego przeczytania tego artykułu, by zainspirować się i żyć bardziej gorliwie, pełniej w wierze katolickiej w odpowiedzi na okoliczności tej apostazji. Jest z nami teolog, moralista, ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam. Proszę księdza, to są ostre słowa kardynała. Ja przyznam się szczerze, zrobił na mnie wielkie wrażenie. Trzykrotnie wymienia apostazję, pojawia się ten termin. Co to znaczy? Jak to rozumieć? Sam też jestem pod wrażeniem, dlatego że w przeciągu jednego miesiąca słyszę już drugiego kardynała, który powołuje się na ten fragment katechizmu Kościoła katolickiego. Przed kardynałem Berkiem zrobił to też prymas Holandii, kardynał Eik, który w ten sposób zareagował na propozycję, która wyszła z episkopatu niemieckiego o interkomunii i także pewnej, być może za dużo mówię, ale pretensji do możliwości prowadzenia zmian doktrynalnych wprowadzanej przez jedną konferencję episkopatu. Chodziło właśnie o dopuszczenie osób pochodzenia luterańskiego do komunii katolickiej bez konieczności przejścia do Kościoła katolickiego. Wtedy właśnie kardynał Eik, tak jak teraz kardynał, zareagowali, że jeśli dzisiaj brakuje nam odważnych ludzi, odważnych pasterzy, odważnych ojców, także którzy są gotowi bronić przede wszystkim depozytu wiary, żeby był przekazywany ludziom, bo on zbawia człowieka, nie? W postaci nienaruszonej, to znaczy, że być może mamy do czynienia z nadejściem tych ostatecznych czasów, które wiążą się z proponowaniem ludziom łatwych rozwiązań, z pominięciem jakby kręgosłupa Ewangelii, tego, co stanowi istotę spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. A to by oznaczało nadejście antychrysta. Znakiem zapowiadającym, że zbliża się koniec czasów, jest to, że ten antychryst ukryty pod Baltazarem wyciągnie rękę po to, co jest najświętsze w tym świecie, czyli po rodzinę. I teraz możemy się przenieść do tego, co Jezus wieści jako koniec świata. Mówi, że będą prześladowania chrześcijan, mówi, że będą trzęsienia ziemi, nie tylko w Boliwii, czy w Turcji, czy za 10 lat, czy może 50 lat temu. I mówi, że będą wielkie znaki na niebie, ale też powiedział, że znakiem zapowiadającym przyjście antychrysta i po nim samego Chrystusa w paruzji będzie to, że rodzina zostanie rozbita, bo mówi, wydawać was będą nawet rodzice i bracia. Owszem, w tym sensie wydawać was będą wrogami waszej wiary, ale też w szerszym sensie, że ta rodzina zostanie jakby zniszczona.
to święte naczynie rodziny zostanie zgruchotane przez Antychrysta. Dlaczego? Bo jest to naczynie świętości, uświęcenia. Popatrzmy, bracia i siostry, na taki proces. Jest to prawda, że jakimś tragicznym znakiem naszych czasów, prawdziwym znakiem zapowiadającym jakiś bliski koniec, może nawet nie są te klęski żywiołowe, ani jakiś głód, ani tsunami, czy też znaki na niebie, tylko właśnie dotknięcie rodziny. W takich samych Stanach Zjednoczonych 1/3 dzieci w Ameryce nie mieszka ze swoim ojcem. Co myśli wtedy o Bogu Ojcu? Czy może wytworzyć intymną relację z Bogiem Ojcem? 15 milionów dzieci dorasta w ogóle bez ojca. Jak może się modlić modlitwą Ojcze Nasz? 70% mężczyzn w więzieniach w Stanach Zjednoczonych obliczono wzrastało w domu bez ojca. Od roku 1920 wskaźnik rozwodów w USA wzrósł o 1420%. Jeśli zabierze się ten obraz Boga z rodziny, tą ikonę Boga, ojcostwo, następują zupełnie inne połączenia, jakieś hybrydalne. W tej chwili w Hiszpanii, w Portugalii, we Francji pozwolono już na związki kazirodcze. Przygotowuje się Szwajcaria i Rumunia. Ciekawe, jak będą się modlić do Boga. Chodzi o to Antychrystowi, żeby stworzyć taką generację, w której nie będzie już możliwe nawet dla człowieka wyobrazić sobie, że jest Bóg, Ojciec. I my jesteśmy tym wszystkim dotykani. Tak, to fakt, że również znakiem kończącym czas i przyjście i Antychrysta, i Chrystusa jest to, że przyjdą prześladowania. One już powoli się zaczynają. Obliczono, że od początku chrześcijaństwa aż do tej pory zginęło 70 milionów chrześcijan z powodu prześladowań. Z tego w XX wieku około 40 milionów. O czym to wszystko mówi? Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach i dlatego też proroctwo Jezusa jest dla nas pewnym ostrzeżeniem, żeby trwać przy Nim, bo On mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie bójcie się, włos z głowy wam nie spadnie. Jakkolwiek jesteśmy dotykani tym atakiem sił ciemności, musimy tym bardziej zbliżać się do światłości, żeby nie być sparaliżowanymi przez zło. Im bardziej atakuje nas ciemność, tym bardziej zbliżać się trzeba do światłości. Bo w tym jest tylko wybawienie. Amen. Bardzo ciekawe jest to rozważanie o obrazie przyszłości, którą widział prorok Daniel. Cztery wielkie królestwa. No i to ostatnie, które będzie zmieniać wszystkie prawa na świecie. Jak mówi prorok, 2500 lat temu. Będzie wypowiadać wielkie słowa. Ten 10-11 róg, prawda? Czy czasem nie przyszły te zdarzenia już teraz, w naszym pokoleniu? Bo obserwujecie, co się dzieje na świecie. Połowa świata prowadzi wojny. Nasze tu miejsce Pan Bóg na razie oszczędza. To w swoim nauczaniu święty Jan Paweł II powiedział, że już na świecie jest zorganizowane zło. A jego następca, Benedykt XVI, wyraźnie powiedział, Antychryst już jest na ziemi, teraz. To, jak mówi ksiądz Zwoliński, bo miał dla nas taką prelekcję na zjeździe ostatnio egzorcystów w Niepokalanowie. Będzie błyszczał wielką inteligencją, wmawiając w ludzi w to. I będzie siał bogatymi materialnymi rzeczami, by ludzi przekupić.
będzie atakował podstawowe prawa Boże. I dalej autor tej prelekcji mówi: jednym z objawów obecności Antychrysta jest od 300 lat istniejąca organizacja masońska. I on zacytował: przez te 300 lat 414 razy Kościół wypowiadał się negatywnie o tej organizacji. Na ogólnoświatowym spotkaniu masońskim w Wiedniu w 2000 roku jeden z tam mówiących referat powiedział tak: 2000 lat panował Chrystus, królował. Przychodzi teraz tysiąclecie, że my będziemy królowali. To jest bezwzględna walka z Chrystusem, szatana, który się ludźmi posługuje, zaciemniając im umysły, aby nie widzieli prawdy, Bożej prawdy. To podobno ta wędrówka ludów ostatnio do Europy jest przez te grupy zorganizowana i opłacona, żeby kultura chrześcijańska dwutysiącletnia tego kontynentu została zniszczona zupełnie. To w tych kręgach mówiło się i to się robi. Musimy zniszczyć rodzinę, kolebkę normalnych, naturalnych wartości. I przez media, mass media rozsławić na wszystkie możliwe sposoby seks. I to będzie najbardziej skuteczna walka z Kościołem, czyli z Chrystusem, a więc z Panem Bogiem. Dlatego nie dziwcie się, że w światowych mass mediach są takie programy bardzo gęsto, i w polskich, i poza polskich. To jest świadoma robota. I patrząc na to, widzimy, że to nie jest takie ni stąd, ni stamtąd. To jest przemyślane i bardzo mocno zorganizowane i bardzo hojnie opłacane. Dlatego dużo ludzi za tym groszem idzie i służą, zwłaszcza ludzie mass mediów. Jeden ze świętych mówi: Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastępów anielskich i wiernych dzieci Kościoła w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i zła, z siłami szatańskimi i masońskimi, zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i Chrystusowi. Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu, aby pokonać starodawnego nieprzyjaciela Lucyfera, który w ostatniej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta. Święty Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiaruje waszej niebieskiej mamie łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść ani szkodzić światu. I w Apokalipsie świętego Jana w 20 rozdziale czytamy: potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz do czeluści i wielki łańcuch w ręce, i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan. Niektórzy mówią, że tym łańcuchem będzie modlitwa różańcowa, podobnie jak mówił sługa Boży kardynał August Lund: zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Marii Panny. Święty Michał Archanioł jest hetmanem Maryi. Maryja przewyższa go pod względem godności.
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Matki Bożej pisze: nawet święty Michał, książę całego dworu niebieskiego, oddaje jej, wedle słów świętego Augustyna, z największą gorliwością wszelaką cześć. Innych do tego skłania i czeka skwapliwie, by go zaszczyciła jakąś misją i by z jej rozkazu wolno mu było oddać jednemu z jej sług jakąś przysługę. Więc można powiedzieć, że święty Michał Archanioł jest na usługach Matki Najświętszej. Jest jej największym posłańcem do nas. Polskę szczególnie umiłowałem, jeżeli posłuszna będzie woli mojej. Wywyższam ją w potędze i świętości. Z niej wyprowadzę iskrę, która przygotuje świat na powtórne przyjście moje. Mówię szczerze, że to zdanie dzisiaj jest bardzo kontrowersyjne. Wielu ludzi nie chce oczywiście o tym mówić, że to nie Polska, że nie jesteśmy Mesjaszem narodów, że Polska jest takim samym, że nie możemy się wywyższać, a jednocześnie nie możemy go wykreślać, bo przecież musimy całą Faustynę i właściwie wszystko, co jest w dzienniczku, też powiedzieć, że to jest nieprawda, że to jest tylko wszystko symboliczne. Jednak Pan Jezus coś miał na myśli i powiedział to jej, prawda? Dlaczego Polskę, dlaczego akurat tak się dzieje dzisiaj, szczególnie w XXI wieku, kiedy widzimy, przynajmniej ja z tamtej strony widzę, z Europy Zachodniej, jakie jest potworne zamieszanie, co się dzieje, z perspektywy, co się dzieje w Polsce, ale równocześnie jak Polska jest chroniona. Jak Polska jest niesamowicie chroniona przez Matkę Najświętszą. To zdanie coraz bardziej jakoś, wydaje mi się, jest prawdziwe, jest coraz to bliższe mojemu sercu i coraz to bliższe wypełnieniu się właśnie w naszym kraju. I kiedy w Anglii mówię o Faustynie, czy mówię o Miłosierdziu Bożym, to takie słyszałem teksty, to jest dla was, to jest dla Polaków, to jest wasza sentymentalność, pobożność ludowa, bo wiemy, tam jest powszechne zbawienie, wszyscy idą do nieba. Tam wszyscy idą do nieba, dobrzy, źli, wszyscy się spotykamy w jednym miejscu. Miłosierdzie Boże, sprawiedliwość Boża dla nich nie istnieje. Może miłosierdzie nawet więcej, bo Pan Bóg jest tak miłosierny, szczególnie po roku miłosierdzia, że wszystko nam przebacza i właściwie co będziemy robić, to Pan Bóg tak wszystkich wpuści nas do nieba. Ale już sprawiedliwości nie mogą tego przełknąć, nie mogą zrozumieć, to właściwie nam jest niepotrzebne. Wiadomo, miłosierdzie bez sprawiedliwości nie istnieje, prawda? Dwa słowa, które koło siebie stoją i które są w dzienniczku. Dlatego teraz, patrząc na perspektywę, na Polskę, co się w tej chwili dzieje, to widzę, że coraz bardziej te słowa się wypełniają i myślę, że może za mojego życia, myślę, że chyba tak, że będziemy widzieć, bo w tej chwili sytuacja zmienia się z godziny już na godzinę, to jest bardzo dynamiczne, że Pan Bóg coś szykuje, coś się w tym świecie dzieje. Wszyscy moi znajomi, wszyscy wielcy ludzie, którzy naprawdę są potęgami modlitwy i życia z Bogiem, mówią, czas jest bardzo krótki. Czas się wypełnia. Nie do końca świata, że świat przestanie istnieć, ale jest, jak to mówią Anglicy, end times, czyli już ten koniec tego czasu, tej epoki, którą Pan Bóg nam dał w tej chwili, że to proroctwo chyba zaczyna się w tej chwili wypełniać. Nie? I Polska na pewno, moim zdaniem, odegra olbrzymią rolę. Bo patrząc się tak nawet z tamtej strony, to jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, gdzie jeszcze ten Kościół trwa, gdzie ta wiara jeszcze jest. Gdzie te kościoły nie są sprzedawane, gdzie jeszcze nie są puste, mało tego, buduje się nowe. A co najważniejsze dla mnie, to jest wiara najprostszych ludzi. Wiara tych ludzi, którzy może nie rozumieją, może nie są uczonymi w piśmie, nie znają pisma, nie znają doktryn, nie znają przepisów, ale mają potężną wiarę w swoich sercach. Jak moja babcia, która ledwo miała pisać i czytać, ale ona nie miała problemu z wiarą, ona miała problem z Panem Bogiem, ona szła do kościoła 15 kilometrów na Bosaka i dałaby się oddałaby życie za Pana Boga, prawda? Ona nie miała problemów z niczym, żadnych doktrynalnych problemów. To była właśnie prosta kobieta, która kochała Boga, która szła do Boga i która umarła przy Bogu, prawda? Odeszła z tego świata. I myślę, że Polska ma takich ludzi, którzy są ludźmi właśnie tymi
od dołu, od wiary, od Kościoła, którzy wierzą, naprawdę wierzą. I to jest na pewno, dlatego może Pan Bóg nas specjalnie w sposób namaścił i wybrał, że ten Kościół i wiara odrodzi się poprzez nas. Film ma przede wszystkim przekazać nam świadomość tego, kim jesteśmy jako Polska. Rzeczywiście jesteśmy jedynym narodem, który w całej historii Kościoła Bóg mówi o nim, że jest narodem, który ma przygotować powtórne przyjście Pana. To jest zdumiewające i to jest jedyna taka misja i powołanie, jakie jest dane konkretnemu narodowi w całej historii Kościoła. Jesteśmy podobni jak Izrael. Izrael miał przygotować pierwsze przyjście Pana, my mamy przygotować powtórne przyjście Pana. Wyraźnie jest powiedziane u siostry Faustyny, że Polskę Jezus szczególnie umiłował. Jeśli będzie posłuszna mojemu wezwaniu, ona przygotuje moje powtórne przyjście. Ona będzie iskrą, od której zacznie się przygotowanie całego świata na powtórne przyjście Chrystusa. I to jest niesamowita rola. Kwestią najważniejszą tego filmu jest to, żeby uświadomić każdemu Polakowi niesamowitą wartość i godność naszego narodu, naszego państwa i każdego Polaka i Polki, która jest odpowiedzialna i dana jest ta odpowiedzialność każdej Polce i Polakowi za to, żeby przygotował osobiście również powtórne przyjście Pana przez swoje nawrócenie, pokutę i całkowite oddanie się Matce Bożej, aby ona jako Królowa Polski użyła nas w potężny sposób do triumfu swojego niepokalanego serca. Nadzieja ludzkości jest związana przede wszystkim z ratunkiem, który Bóg przygotował dla całego świata. Mówi o tym bardzo wyraźnie Matka Boża Fatimie, że Bóg przygotował ratunek dla całego świata w moim niepokalanym sercu. Więc to wybrzmiewa bardzo mocno w tym filmie, że kluczem jest całkowite oddanie się Matce Bożej, konsekracja jej niepokalanemu sercu. Na początku mnie samego, potem mojego małżeństwa, mojej rodziny, mojej parafii, całego narodu, całego świata. Teraz chodzi o to, żeby zrozumieć, że apostołowie czasów ostatecznych, o których mówi św. Guillaume de Montfort, to pokolenie niewiasty, o którym mówi siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, to jest pokolenie ludzi, którzy będą w potężny sposób kształtowani w mocy i charyzmatach Ducha Świętego, ale mają być kształtowani w niepokalanym sercu Matki Bożej, w jej łonie. I wtedy to będzie bomba, wtedy jest eksplozja, wtedy jest naprawdę to, o co chodzi niebu. Nie? Potężna moc Ducha Świętego złożona w Maryi, gdzie każdy z nas w niej mieszka, aby dawać potężne wylanie Ducha Świętego każdemu, kto do nas przyjdzie. Dzisiaj ludzie się boją, kiedy patrzą na znaki nie tylko nadprzyrodzone, ale te doczesne, które nas otaczają, to się boją, że, jak to mówi Jan Paweł II, żyjemy na granicy czasu i za chwilę spadniemy. Czeka nas jakiś przełom, który oznacza bez wątpienia jakąś katastrofę. I my to nazywamy, nie tylko ludzie religijni, to słowo używamy, nazywamy apokalipsą. Że przed nami są jakieś apokaliptyczne wydarzenia i nazywamy to po polsku dwoma różnymi słowami. Mówimy o czasach ostatecznych i czasach ostatnich. Wbrew pozorom to są dwa różne czasy. Z pewnością coś nas czeka. Powtórzę wątek osobisty, który mnie porusza najbardziej. Kiedy bywam na międzynarodowych spotkaniach w Fatimie, i rozmawiam z ludźmi bardzo ostrożnymi, bo gdy słyszę, że profesor Americo Ortiz López powiada, że jeśli Światowy Apostolat Fatimski, mający mandat kościelny, coś mówi w sposób oficjalny, jest to wykładnia Kościoła, to ja wiem, że nigdy nie usłyszę niczego, co jest tanią sensacją, bo oni będą tak jak Kościół zawsze ostrożni. I przyjeżdżam na kolejne spotkanie i co słyszę? Pierwsze zdania. Żyjemy na progu wydarzeń apokaliptycznych. Musimy się do nich przygotować. I to mówi ktoś w imieniu Kościoła. Więc ogarnia mnie po ludzku przerażenie. Także z pewnością jest coś przed nami. Gdy rozmawiałem na ten temat z ludźmi z różnych krajów, to oni mówią, w każdym z naszych narodów jest ta sama intuicja. Wszyscy wiedzą, to już nawet nie jest intuicja, wszyscy wiedzą, że za chwilę coś się wydarzy.
Mój przeciwnik sądzi, mówi Maryja, mój przeciwnik sądzi, że pewnego dnia szczycić się będzie swoim całkowitym zwycięstwem nad światem, kościołem i duszami. Tymczasem właśnie wtedy wkroczę ja, Matka, kiedy właściwie wszystko już będzie, wydawało się, że już jest stracone, że już wiadomo jak ratować. Nie mamy już siły, środków, nie mamy mediów, nie mamy nic. Propaganda jest tak straszna w tej chwili na całym świecie, jednakowa, wiadomo kto ją trzyma. Zresztą po prostu my nie mamy jak wyjść z dobrą nowiną. I wtedy mówi tak, wtedy, kiedy przeciwnik myśli, że już jest na szczycie, że już opanował wszystko, wtedy wkroczę ja, straszna i zwycięska. To są dwa słowa, które mnie uderzają najbardziej, nie tylko mnie. Straszna i zwycięska. Maryja przyjdzie jako królowa, jako władczyni. To, co mówiłem, która zmiażdży piętą szatana. Straszna i zwycięska. Jego porażka będzie ogromna. Tym bardziej, że będzie pewien swojego zwycięstwa na zawsze. Czyli w momencie, kiedy już Antychryst, kiedy szatan będzie pewny, że już jest koniec, to jest tylko kwestia czasu, kiedy wiara już zniknie. Już wszystko jest wycięte, a już dużo nie potrzeba. W tym momencie wkroczy Maryja. To, co się przygotowuje, jest czymś bardzo wielkim. Nie było czegoś podobnego od stworzenia świata. Dlatego właśnie wszystko zostało przepowiedziane w Piśmie Świętym. Wszystko zostało przepowiedziane w Piśmie Świętym. Zapowiedziało ono straszliwą walkę między mną, niewiastą obleczoną w słońce, a czerwonym smokiem, szatanem, któremu udało się złodzić wielu błędem ateizmu. Pismo zapowiedziało też walkę aniołów i moich dzieci ze stronnikami smoka, prowadzonymi przez zbuntowanych aniołów. Zwłaszcza moje całkowite zwycięstwo zostało wyraźnie zapowiedziane. I teraz uwaga, wy, moi synowie, zostaliście wezwani, żeby przeżyć te wydarzenia. Teraz powinniście o tym wiedzieć, aby świadomie przygotować się do bitwy.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.